Jakie znaczenie ma dla Ciebie przyznanie się do terapii odwykowej, nawet jak miałeś ją parę lat temu, czy wiele lat temu, ale zostałeś powtórnie złapany za jazdę pod wpływem narkotyków czy alkoholu? Zapytanie mojego widza. Witam, miałem skierowanie na badania lekarskie i psychotechniczne za jazdę pod wpływem środków odurzających, czyli prawdopodobnie było to coś mocniejszego niż alkohol. W badaniu psychotechnicznym uzyskałem wynik pozytywny. Badania lekarskie robiłem w lokalnym WOMP, krew, moczna obecność narkotyków, EKG, okulista, konsultacja psychiatryczna oraz badanie i wywiad u lekarza orzecznika, czyli jakiś tam w miarę standard. Oczywiście po badaniu przez lekarza orzecznika nie dostałem żadnych informacji na temat wyników badań oraz, że orzeczenie zostanie wysłane na adres zamieszkania. Trochę mnie to zaskoczyło, ale nie w tym problem, bo po tygodniu od wykonanych badań otrzymałem orzeczenie z wynikiem negatywnym oraz skierowanie na terapię uzależnienia od alkoholu oraz datę ponownego badania na grudzień 2018, czyli domyślam się, że za rok, prawda? Na konsultacji psychiatrycznej padło pytanie, czy leczyłem się w poradniach uzależnień i przyznaję, miałem wcześniej problem z alkoholem, uczęszczałem na terapię, to był rok 2014, czyli 4 lata temu, od tamtej pory nie piję. Potwierdziłem, że tak, że leczyłem się w poradni uzależnień, no może niepotrzebnie się przyznałem, ale tego już nie zmienię. Także mądry Polak po szkodzie. I czy jest sens odwoływania się od tego negatywnego orzeczenia, czy z góry jestem na przegranej pozycji, czy muszę mieć zaświadczenie, że uczestniczę w terapii po ponownym, a w zasadzie na ponownym badaniu. I tutaj smutna prawda, ale ktoś Ci ją musi powiedzieć. Po złapaniu za jazdę pod wpływem jakichś środków odurzających lub po alkoholu i jednoczesnym przyznaniu się do wcześniejszej terapii, lekarz z reguły będzie sądził i ma takie prawo, że ten kierowca nie zachowuje abstynencji od tego czasu, no oraz dalej ma problem z uzależnieniem, no bo w końcu nie mógł się powstrzymać od jazdy samochodem, czy tam jakimś innym pojazdem, pomimo tego, że coś zażył, że wiedział, że to nie jest dobre, prawda? I lekarze z reguły podchodzą w taki sposób, powiedzmy, obiegowy, że raz alkoholik, zawsze alkoholik, tylko powiedzmy alkoholik niepijący, raz uzależniony, zawsze uzależniony, tylko powiedzmy w trakcie tego okresu abstynencji. No nie ma jakichś takich stanów pośrednich, czyli jeżeli cokolwiek wziąłeś, pomimo kilku lat terapii, napiłeś się, wsiadłeś za kółeczko, to no, jesteś dalej traktowany, jakbyś ten okres abstynencji zresetował, czyli jesteś traktowany jako uzależniony i niestety ten roczek abstynencji musisz udokumentować, także jedyne wyjście tutaj to jest ten rok terapii i to nie rok terapii w domu, o której nikt nie wie, natomiast musi to być poświadczone przez stosownych specjalistów, a jeszcze powiem więcej, ci specjaliści muszą coś sensownego napisać, ponieważ znam wiele przykładów, że coś napisał, a mimo wszystko gość jeden czy drugi w WOMP-ie nie przeszedł. Co do odwołania, traktuj to tylko jako moje prywatne takie dywagacje, zrobisz sobie co zechcesz. Dla mnie prywatnie to nie ma sensu. Nie znam za bardzo w paroletniej swojej karierze pomagania osobom takim jak Ty w przypadku, że Instytut Medycyny Pracy zmienił orzeczenie WOMP-u, to znaczy zmienił z negatywnego na pozytywne, czasami zmienił z pozytywnego na negatywne, to tak się spotykałem z takimi rzeczami, no ale jeżeli uważasz, że jesteś pokrzywdzony, że to odwołanie coś wniesie, no nie mogę Ci tego zabronić, takie masz ustawowe prawo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Zapamiętaj jeszcze raz, jak już raz leczyłeś w jakiejś poradni uzależnień i jesteś traktowany, powiedzmy, jak ten niepijący alkoholik, czyli nieużywający czegoś uzależniony, bierzesz cokolwiek i okres Ci się resetuje, a nie mówiąc o tym jeszcze jak wsiądziesz za kółeczko, czy tam do jakiegoś innego pojazdu jako kierujący tym
pojazdem. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj klikając ten prostokącik inny filmik z podobnej tematyki.